Mam na imię Michał i mam 8 lat. Michaś choruje od 2016 roku. Niestety okazało się, że ma bardzo dużego guza i zajmuje całą powierzchnię jego brzuszka. Jak się dowiedziałam, to poczułam bardzo duży strach i obawę przed tym, co będzie dalej. Minęło właśnie 5 lat, jak przetransportowano nas z Wałbrzycha do Przylądka Nadziei. Najpierw otrzymał około 7 wlewów chemii, punkcję szpiku, około 20-30. Następnie przechodził radioterapię. Było ich aż 3. 2 przeszczepy szpiku. Następnie wyjazd do Krakowa na immunoterapię. Najgorsze, co nas spotkało, to to, że choroba wróciła. Wydarzenie, które zapadło mi w pamięć, takie z tych pozytywnych, gdzie pierwszy raz usłyszałam Michała głos w słuchawce telefonu po operacji guza w głowie. Co się wtedy czuje? Ogromną radość. I kamień z serca, że jednak wszystko jest w porządku. Moim największym marzeniem jest to, żeby Michał był zdrowy, żeby spełnić jego wszystkie marzenia i żyć normalnie, nie czekając na telefon, że mamy kolejny termin badań. Ciągle żyjemy na walizkach, żeby w razie jakiegoś nagłego przypadku gorączki czy krwotoku z nosa po prostu wziąć te torby i jechać do Przylądka. Jako mama radzę sobie z tym dzięki Michałowi. Są dni lepsze, są dni gorsze. Robię to dla niego. On jest w tym wszystkim najważniejszy. Myślę, że Michaś tak myśli, że jeśli ja jestem silna, to on też daje z siebie wszystko, jest dużo silniejszy. Dziecko daje tyle siły, tyle radości. Jest super być mamą. W tym tekście jest nadzieja, że Michaś już nie chce więcej chorować, chce wygrać i będziemy się tego trzymać. Nagrywałem teledysk o radioterapii i kosmonauta. Radioterapia nie boli, nie musisz się do niej przygotowywać. Po prostu się leży. Wydaje się jak w kosmosie. Tak jak astronaut.